Ewa Zajączkowska stawia sprawę jasno. Ekshumacje ofiar Bandery albo koniec pomocy. Daniel Obajtek przynosi prezent dla von der Leyen, a Grzegorz Braun zajmuje się Izraelem. Szanowni Państwo, Polska od początku wojny pomaga Ukrainie jak żaden inny kraj na całym świecie, przyjmując uchodźców, wysyłając swój sprzęt wojskowy, wspierając Ukrainę na forum międzynarodowym. I mimo to nie możemy nawet liczyć na szacunek dla prawdy historycznej i zgodę na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Nie da się budować dobrych relacji na przemilczeniu. Trzeba powiedzieć prawdę. Rzeź Wołyńska była ludobójstwem dokonanym przez Ukraińców w 1943 roku, gdy właśnie Ukraińcy w bestialski sposób zamordowali ponad 100 tysięcy polskich obywateli. Dziś Zełenski zakazuje nam o tym mówić. Jest roszczeniowy, niewdzięczny i bezczelny. Pojednanie powinno zacząć się od słowa przepraszam. Nie ma słowa przepraszam, nie ma dalszego wsparcia. Nie ma ekshumacji, nie ma dalszego wsparcia. Nie wierzę w mgliste obietnice dialogu po zakończeniu wojny. My, Polacy, domagamy się ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, dopóki świadkowie tej tragedii jeszcze żyją. Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary. Dziękuję. 21 kartek papieru kosztowało gdzieś około 1,5 euro. Nie warte było to 1,5 euro. Propagandowo żaden PR-owiec by się tego tak naprawdę nie powstydził. Piękne słowa, wprowadzenie dyrektyw związanych z energią i z klimatem. A co zatem tak naprawdę idzie? Reforma ETS-1, ETS-2, który bardzo mocno obciąża wszystkie gospodarki, bo to jest tak naprawdę podatek dodatkowo w kwestii paliw. Dyrektywa budowlana, remonty budynków, instalacji, ogrzewanie. Po prostu część ludzi w Europie będzie musiała zrezygnować ze swoich mieszkań, ponieważ nie będzie stać ich utrzymać. Zakaz używania silników spalinowych. Popatrzcie, w trakcie powodzi, czy silniki elektryczne, czy różne samochody elektryczne dałyby rady? Przecież Europa nie jest w stanie wyprodukować 30% ładowarek. 70% ładowarek musimy ściągnąć z Chin. Nierealna gospodarka wodorowa. Nawet Trybunał Obrachunkowy powiedział, że nie ma możliwości zaimplementowania ani technologicznie, ani finansowo. Co więc byłoby lepsze? Lepsze byłoby, byście Państwo przez 5 lat nie podejmowali decyzji. Nawet lepiej byłoby wam za te decyzje płacić. Biznes sam by się regulował, sam by inwestował w nowoczesne technologie. Ten biznes byłby konkurencyjny. Byłyby nowe miejsca pracy, prowadziłby technologie, które doprowadzają do mniejszej emisji. Dowód? Proszę zobaczyć, jak rozwijało się PKB Unii Europejskiej. 0,5%. Jak rozwijało się Stanów Zjednoczonych w 2023 roku? 2,5%. Chin? 5%. O jakiej państwo mówicie konkurencyjności Unii Europejskiej tak naprawdę? Gdzie widzicie pewne plany? Kwestia atomu. Raz uważacie, że atom nie. Raz uważacie, że atom tak. Raz uważacie, że gaz jest emisyjny, ale będzie uznany za nieemisyjny. Cały czas zmieniacie tak naprawdę swoje zdanie. Uważam, że koniec snów, powinna się Europa obudzić, bo nie będzie konkurencyjna. Obudźcie się, Europo. Jeżeli nie chcecie się obudzić, to tu zostawiam ten budzik, żeby budzik obudził właśnie was. Mówimy o różnych programach europejskich. Mówimy, jak ważna jest polityka dla gospodarki, ale tak nie jest. I nie mówię tego jako polityk, ale mówię to jako prezes największej spółki w Europie Środkowo-Wschodniej, rozmawiając z biznesem międzynarodowym. Nikt w Europie nie będzie inwestował, bo jest przeregulowana. Europejczycy będą tracić miejsca pracy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Zwracam się do wszystkich kolegów i koleżanek, którzy wypowiadali się na rzecz terrorystycznego państwa Izrael. Czy nie słyszeliście państwo słów
przywódców Izraela, generałów, rabinów, którzy mówili o Palestyńczykach jako podludziach, nie zwierzętach, to regularnie się tam odbywa. A zatem terrorystyczne państwo Izrael jest bardzo niebezpieczne dla, nie tylko dla Palestyńczyków, ale również dla nas, dla Europejczyków, normalnych, przyzwoitych ludzi. Powinniśmy postawić pana Netanyahu i rzeźników, ludobójców przed sądem. To powinna być Norymberga 2.0 i mam nadzieję, że dożyjemy takiego procesu. Dziękuję bardzo. Energetyka stała się narzędziem w rękach Władimira Putina. Niemcy są odpowiedzialne za kryzys energetyczny z jednego prostego względu – Nord Stream. Nord Stream to jest sumienie, które powinno być poruszone w Berlinie, bo gdyby nie małżeństwo Berlina z Moskwą, nie byłoby pewnie sytuacji na Ukrainie. Węgiel, gaz i atom to jedyne stabilne źródła energii, które w tej chwili mogą funkcjonować. Walka z węglem jest zrozumiała z uwagi na pewne kwestie klimatyczne, ale jeżeli odchodzimy od węgla, to dlaczego nie stawiamy na atom? Bo stawialiśmy na gaz, dlatego że była strategia Energiewende. Bo Berlin wymyślił sobie biznes razem z Federacją Rosyjską i za to wszystko zapłaciły europejskie rodziny. Do tego wszystkiego był potrzebny sztuczny podatek. Europejski system handlu emisjami, sztuczny podatek, który powoduje, że przemysł oraz europejskie rodziny płacą coraz więcej. Przemysł jest wypychany z Europy, dlatego że tak sobie wymyślili spekulanci. I zamiast to wszystko zrozumieć, dalej Europa podąża w kierunku, który oznacza kryzys energetyczny. Można to przenieść w sposób wirtualny, wręcz na rzecz bajek. Chcieli Flintstonów? No chyba tak. Bo Jetsonowie nie są dzisiaj realni do wprowadzenia. Dlaczego? Z jednego prostego powodu. Kryzys energetyczny jest wtedy, kiedy nie ma stabilnego źródła energii. A jeżeli nie mamy węgla, nie mamy gazu i nie mamy atomu, to co wybierzemy? Nie zawsze świeci, nie zawsze też w odpowiedni sposób wieje. Dlatego Unia Europejska, jeżeli nie zreformuje swojego podejścia, nie odrzuci sztucznych mechanizmów, doprowadzi do kolejnego kryzysu i kolejny raz da narzędzie, jakim już kiedyś korzystał Władimir Putin. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, polityka energetyczna Unii poniosła klęskę. Ceny energii w Europie są 2 razy większe niż w Stanach Zjednoczonych. Na starym kontynencie są one przecież obciążone kosztami realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego i Europejskiego Zielonego Ładu. Według prognoz w 2050 roku koszty wytwarzania energii będą w Unii Europejskiej o 50% wyższe niż w Chinach i Stanach Zjednoczonych. Jeśli Unia Europejska chce zwiększyć konkurencyjność swoich gospodarek, to musi już dzisiaj skończyć z utopijną polityką klimatyczną, zdjąć absurdalne koszty z wytwarzania energii i dać wolność państwom członkowskim do samodzielnego kształtowania miksu energetycznego dostosowanego do sytuacji konkretnego kraju. Bieda i zacofanie to efekty kosztownej polityki klimatycznej, które dotykają każdego gospodarstwa domowego w Europie, również w Polsce. Albo wy to zatrzymacie sami dzisiaj, albo jutro zostaniecie zmieceni przez rozgniewane narody Europy. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowna pani komisarz, szanowni państwo. Unia energetyczna miała być gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Europy, miała gwarantować konkurencyjność gospodarki europejskiej, wreszcie miała gwarantować, że Europejczycy będą płacili niskie ceny za energię, a koszty utrzymania ich mieszkań będą spadały, co będzie pozwalało na to, że będzie poprawiała się po prostu koniunktura w Unii Europejskiej. Ale im dłużej trwa ten pomysł, im więcej rodzi się różnego rodzaju projektów i pomysłów typu Zielony Ład, tym bardziej obnażona jest słabość tego projektu. Gospodarka europejska przestaje być konkurencyjna. Zwolnienia, utraty miejsc pracy w kolejnych krajach, nawet w Niemczech duże fabryki samochodowe zwalniają pracowników, przenoszą swoją produkcję poza Unię Europejską. Bezpieczeństwo energetyczne, no, wojna na Ukrainie obnażyła niestety, jakie błędy były podejmowane, chociażby jeżeli chodzi o budowę rurociągu Nord Stream 2. No i wreszcie ceny codziennego życia dla Europejczyków.
Oczywiście coraz droższe życie powoduje, że Europejczycy ubożeją. Czy można dalej kontynuować projekt, który się nie sprawdza? Nie, nie można. Trzeba wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów, poprawić to, co jest możliwe i rzeczywiście stworzyć Unię Europejską, która będzie bezpieczna energetycznie, konkurencyjna gospodarczo i da godne życie Europejczykom. Dziękuję bardzo. Polacy wstrząsnęli Europarlamentem swoimi mocnymi wypowiedziami, które spotkały się z entuzjazmem większości sali. Niestety spotykanym zjawiskiem w Europarlamencie jest zupełnie przypadkowe wyłączanie mikrofonu w losowych momentach, co zaburza całe wypowiedzi. Doświadczają tego również zupełnie przypadkiem europosłowie tacy jak Grzegorz Braun, którzy słyną z eurosceptycznych wypowiedzi. Cenzurowanie niewygodnych wypowiedzi trwa w najlepsze. Do czego jeszcze posuną się eurokraci, aby nie oderwano ich od władzy? Zostaw łapkę w górę i subskrypcję, aby być na bieżąco z polską racją stanu w Europarlamencie.